Wszystko jest de facto takie samo. Różni się wewnątrz i na zewnątrz. I to była właśnie cała bajka, że te samochody można było tworzyć indywidualnie. Samochód został zamówiony na Rega Bajkańskiej, a więc jest LHD, czyli kierownica po lewej stronie. Zobaczcie Państwo na cudowną linię, jaką ma ten samochód. Rzeczywiście cudowną linię. Jest to samochód dwuosobowy o zacięciu sportowym. Ten samochód tam ma
widzicie, uważa się za jedną z najładniejszych sylwetek samochodowych przełomu lat 50. i 60. Jest to jedna z najładniejszych, moim zdaniem również, konstrukcji nadwoziowych lat 50. i 60. Ten samochód był produkowany do 65. roku. Proszę Państwa, oto kobieta za kierownicą! Marga aus Deutschland! Brawo! Ta pani przyjechała spod granicy holenderskiej tym samochodem. Naprawdę. Sama. To jest Silver Shadow z 1976 roku. W sumie od dzieciństwa byłem zakochany w Rolls Royce'ach. Spełniłem sobie ten kultowy model. No i razem wspólnie ze Pawłem pielęgnujemy te cacka. Nie tylko ten Silver Shadow, który tutaj z tyłu za nami jedzie. To jest kotnisz, który też należy do naszej stajni. No i cieszymy się, że mogliśmy uczestniczyć dzisiaj w tym zlocie w Mierzęcinie i pozdrawiam wszystkich serdecznie i przekazuję głos do Pawła. Popularność modelu Silver Shadow w wersji Cabrio była tak duża, że jego produkcja w zasadzie skończyła się w latach 90. Oczywiście za każdą razem była udoskonalana, było coś dodawane, proszę spojrzeć na te przepiękne felgi, naprawdę warto, zobaczcie jakie są piękne. Samochody, które potencjalnie wygrają naszą zabawę tutaj i będą wręczane nagrody, bo ja tak prawdę powiedziawszy z tych emocji zapomniałem. To ja obiecuję, że pokażemy w tych starych również filmiki i jak one pracują, żebyście Państwo mogli mniej więcej zobaczyć, jaki jest, jak daleko poszedł rozwój firmy Rolls-Royce i Bentley, począwszy od lat 20. skończywszy na współczesnych samochodach z obecnego wieku. To jest Flying Spur. To jest Rolls-Royce Flying Spur z rocznika 93. Samochód ten posiada w zasadzie wszystko, co człowiek sobie może wymarzyć. Zdaje się, że on ma telewizor. Cóż tu więcej chcieć? Rocznik 93. Jeżeli Państwo policzycie te lata, to ten samochód ma 22 lata. W życiu bym nie powiedział, że coś takiego może mieć sobie tyle udogodnie. Czyli wkraczamy znowu w inny rejon. Silver Shadow w wersji podstawowej, skończył produkcję w roku 1980. Tak jak Państwu powiedziałem, w związku z tym, że kabriolety były bardzo, bardzo pożądane, podkreślam, to ich produkcja była kontynuowana ze zmianami różnymi drobnymi do 90. pojazdów. Czyli już zupełnie konstrukcja nowoczesna, podłączamy komputer, żeby cokolwiek tutaj naprawić. Bardzo dziękujemy. Samochód jest wspaniały, naprawdę. Dzisiaj miałem przyjemność jeżdżenia tym samochodem. Muszę Wam powiedzieć, że byłem pod wrażeniem. Byłem naprawdę pod wrażeniem. Kontrolowanie siedzenia. Prześliczny, rocznik 2006. Się nazywa Bentley Arnage. Był produkowany od roku 1998 do 2009 i jest to pierwszy Bentley w tak zwanym New Design. Pojemność silnika 6,7 litrów, moc nie jest wyżyłowana, bo około 400 koni mechanicznych, tak więc spokojnie pracuje, wolnoobrotowo. Z takich ciekawostek mogę powiedzieć, no bo przy Bentleyach i Rolls-Royce'ach jest dużo ręcznej roboty. Normalny samochód jest produkowany 4 godziny 5. Ten jest produkowany. Teraz podjedzie samochód, który jest prawie taki sam jak ten, tylko ta różnica prawie. Spójrzcie. To jest Bentley Azur. Najbardziej luksusowy kabriolet, jakiego urodził do tej pory Bentley. Proszę spojrzeć, podejdźcie Państwo, bardzo proszę, bo warto, i zobaczcie, jak wykonany jest ten samochód. To jest majstersztyk. To jest majstersztyk pod każdą postacią. Jest to rocznik 2007. O takich samych parametrach jak kolegi, który z Wrocławia, który przyjechał tutaj przed chwilą. Samochód przyjechał do nas z Warszawy. Należy do entuzjasty właśnie Rolls-Royce'a i Bentley'a. I jest wyjątkowym egzemplarzem.
egzemplarz. Naprawdę jest wyjątkowy. Proszę zobaczyć depikowania, to drewno, te wszystkie detale, które w tym kabriolecie się znajdują. Chciałem powiedzieć trochę o historii tego samochodu. Historia jest króciutka. Byłem właścicielem Bentleya S2. Jeździłem na rajdy, ale zwykle w jedną stronę. To znaczy samochód wracał na lawecie. W związku z tym postanowiłem kupić samochód linii klasycznej, ale nowoczesnej. Dzięki Pawłowi cała transakcja została przeprowadzona. Dziękuję bardzo. Zapraszamy gościa. Proszę bardzo, możecie Państwo sobie podejść i obejrzeć. Adam będzie opowiadał teraz o tym najnowszym Dziękujemy Adamowi, dziękujemy dzięki jego uprzejmości. Możecie Państwo zobaczyć to casko. Także ostatnie pół minuty dla zdjęć, dla pracy. Adamie, dziękujemy Ci bardzo. Gość z lotu, pan Adam i Lamborghini. Aha, 350 km na godzinę. Avanzato. Lamborghini, Avanzato. Bardzo proszę. Proszę bardzo odsunąć się, bardzo Państwa proszę, bo żeby to diablo. Wyłaniała najładniejsze auto z lotu. Pierwsze ogłosimy wyniki, które Państwo ustaliliście, czyli wybraliście Państwo najładniejsze auto z lotu w Waszej opinii. W Waszej opinii szampana, prawdziwego szampana, wygrał samochód z numerem 4. Rolls-Royce Cabrio 1934, Andrzej stawia szampana. Uprzejmie Ci przesympatyczni Państwo od żółtego samochodu w czarnych strojach. Bardzo proszę. Wielkie brawa! Numer 4! Rolls-Royce 1934 wygrywa Nagrodę Publiczności Mierzęcin 2015. Zgodnie z zasadami poprosimy Państwa, żebyście podjechali tym samochodem jeszcze raz tutaj i zaprezentowali się publiczności. I zgodnie z obietnicą, drogi Andrzeju, będziesz musiał pokazać wnętrze i silnik. Także czekamy, aż Państwo podjedziecie, dobrze? A my w tym samym czasie ogłosimy pozostałe wyniki.
Nagrody Rolls Royce Clubu w tym roku to są takie przesympatyczne statuetki. Wszystkie są różne, one są robione ręcznie z lanego szkła. Pierwsze miejsce w konkursie elegancji z Lord Rolls Royce Bentley Pałac Mierzęcin 2015. W związku z tym, że systematycznie wybierane były te najstarsze samochody, postanowiliśmy kontynuować ideę, że będziemy przyznawali nagrody w trzech kategoriach wiekowych. W związku z powyższym są trzy pierwsze nagrody. Takie piękne imitacje Emily, to jest taka wariacja powiedzmy sobie na temat Emily, w tych właśnie kategoriach. I tutaj szefowa komisji, bardzo proszę, w pierwszej kategorii wiekowej, tak, do roku 55 wygrał numer 2. Numer 2, czyli najstarsze auto z lotu, Marek Sankowski. Marko, gratuluję. Bardzo proszę, ostrożnie, bo to lane szkło. Numer 2, najstarsze auto z lotu, Marek Sankowski, Warszawa. Rolls Royce 20 HP, rocznik 1927. Brawo! Słuchajcie, w kategorii aut średniowiekowych wygrał kabriolet numer 17. Bardzo proszę! Czarny kabrio z Warszawy, numer 17. Gratulacje! Piękny samochód, naprawdę warty grzechu. Także gratulacje! Wielkie gratulacje i wielkie brawa! O, no proszę, z aut współczesnych, tak, czyli już tych takich zupełnie normalnych, tak, jest numer 18. Numer 18! Ja wol, tu! Brawo, gelbe man! Pasał, das ist handmade. I w naszej ocenie najładniejszym Bentleyem w tym zlocie, Mierzęcin 2015, jest cabrio pana Jana. Drogi Janie, przyjmij tą nagrodę w uznaniu za to, co zrobiłeś z tym samochodem, za poprawki i za naprawdę cudowny stan tego auta. Bentley, skrzydełka Bentleya, Mierzęcin 2015. Dla samochodu Azur i dla jego właścicieli gratulacje. A teraz głos oddaję tutaj panu prezesowi firmy Nowol, panu Piotrowi. Bardzo proszę, Nowol wybrał swoje najpiękniejsze auto Mierzęcina 2015. Oddaję głos, bardzo proszę. Bardzo się cieszę, bo już myślałem, że nic nie powiem. Proszę państwa, najpierw wytłumaczę, jaką przyjęliśmy gradację przy przyznawaniu nagród. Otóż nagroda, jak wszyscy wiemy, nazywa się nagrodą za elegancję. Ponieważ jesteśmy w Mierzęcinie, w obiekcie pałacowym, w pięknym założeniu parkowo-pałacowym, doszliśmy do przekonania, że kryteriami będzie przede wszystkim dopasowanie do miejsca. Ale nie tylko samochodu, ale również osób, które ten samochód prowadzą. I nie tylko w dniu dzisiejszym, natomiast przez cały okres zlotu, przez wszystkie dni. Bacznie obserwowaliśmy tych, którzy siadają za kierownicami, tym jak wyglądają. Obserwowaliśmy, jak się zachowują. I doszliśmy do przekonania, że samochód numer 21, Peter Graf von Brühl, powinien dostać pierwsze miejsce. Dlatego, że był cały czas na najwyższym poziomie. Nagrodą dodatkową do pucharu są wina z Pałacu Mierzęcin, najlepsze roczniki win białych. Przyjmując te same kryteria, samochód numer 6, pan Darek Brudkiewicz.
I doszliśmy do przekonania, że jest pewna osoba, która zasługuje na wyróżnienie. Jest to samochód numer jeden, organizator. Przecież nie tylko się napracował, ale również pokazał, że ten samochód świetnie wygląda i świetnie jeździ. Pawle, chodźcie razem. Jak masz na imię, naprawdę? Grzesiu Szczerbicki. O, Grzesiu Szczerbicki. Brawo, Grzesiu! Brawo, Grzesiu! Brawo! Dobrze. Główną nagrodą jest voucher, który obejmuje pobyt w Pałacu Mierzęcin dla dwóch osób, tak? Szczegóły, w pokoju dwuosobowym, nielimitowane wejście do strefy fitness. O, babcia, mogę głosować. Codziennie jednorazowe wejście na basen. No super, ważne do 30 grudnia 2015 roku. Naprawdę muszę powiedzieć, że jest to piękny prezent i ktoś z Państwa za chwileczkę go otrzyma. Tak, wszystko w Twoich rękach. Nagroda Ciebie też nie ominie. Dostaniesz od nas małego Bentleya. Uwaga, 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 uwaga. Znowu Hitchcocka trzeba grać. Wybieram auto numer 21. Dobrze. I numer telefonu. Będę dzwonił, proszę Państwa, bo nie wolno mi podawać. Brawo! Brawo, 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 brawo. Niech Pan się przedstawi nam, bardzo proszę. Pan Rafał będzie mógł spędzić cudowny weekend z... Małżonką. Z małżonką. Cieszy się Pani? Bardzo. Tak? Tu jest. Bardzo proszę. Proszę powiedzieć, cieszy się Pani? Ja bym też się cieszył. Kurczę, szkoda, że ja nie głosowałem. Bym wrócił do Mierzęcina. Nawet z Poznania bym wrócił. No. Dobrze. Bardzo proszę, Panie Dyrektorze. Pozostałej części Państwa bardzo dziękujemy. Zabawa była naprawdę wspaniała. Co prawda troszeczkę deszcz nam przeszkodził, ale myślę, że w następnych latach może uda się zorganizować jakiś większy, szerszy pokaz i Państwo również będziecie nas odwiedzicie. W tej chwili przejadą samochody, które wygrały główne nagrody i będziecie Państwo mogli zobaczyć, jak te samochody wyglądały. Bardzo Cię proszę, Andrzeju, podjedź i pokaż Państwu naprawdę, jak to wszystko wygląda. Proszę Państwa, wybraliście numer 4, bardzo proszę. I ten numer 4 prezentujemy jeszcze raz. Staram się dopasować do towarzystwa. Pan
przyjmie kiedyś najmłodszemu uczestnikowi. Przyjmie panie. Także to jest bardzo ważne, że Antoni, jesteś w telewizji teraz. Tak, jak najbardziej. O proszę. Taki przygotowany. Wszystko ma. Przytul myszkę, przytul. Najmłodszy uczestnik gra. Pięknie. Historię Antoni tworzysz. No jest ta historia. Proszę bardzo. Mama prowadzi. Tak, ja jestem mamą tego pięknego chłopca. Mama prowadzi? Nie prowadzi. Mama kieruje. Mama tu jest jak... Mama pilnuje i kieruje. Dokładnie, mama musi być porządek. Beep, beep.